Pierwszy mecz po powrocie, jak wrażenie? No, długo czekałem, nie? Chyba taką długą przerwę to ciężko jest. Po treningu jest jedna, ale mecze są druga. Jeszcze graliśmy dziesiątkę, to trzeba jeszcze raz tyle biegać. Ma trochę inne pozycje jeszcze, ale na koniec przyjdzie zawsze. Mamy te trzy punkty, taki dzień dla nas, dla górników, dla wszystkich pracowników, co w kopalni pracują i tak dalej. I to zawsze fajnie takie mecze wygrać. No i wygraliśmy na koniec, ciężko było, pobroniliśmy dziesiątkę, ale broniliśmy super, każdy dał wszystko siebie i no myślę też, trzy punkty mamy i jedziemy dalej. A powiedz, a ta sytuacja z Erikiem, co tam się stało? A nie powiem ci, bo nie wiedziałem. Nie wiem, czy to jest za fał, czy za coś innego, nie wiem. Musicie zaraz zapytać konferencję. Nie wiem. Wejście w takim trudnym momencie, właśnie jak graliśmy już w osłabieniu. Jak to też dostajesz jakieś specjalne zadanie, żeby grać bardziej z tyłu, w środku? Czy nie, bo Felipe też nie grał prawie rok, to też nie można oczekiwać, że od razu jest na 100%. No, była zmiana, w wtorek mamy następny mecz, też trzeba uważać i... No koniec mam te trzy punkty. Czy ta zmiana się udała, czy ta druga, czy ten na propozycji, to na koniec się liczy, bo graliśmy dziesiątka, to liczy się walka. Pogo ma tą jakość, mieli tam parę sytuacji, nie taką na 100%, ale tam trochę mieli, ale na koniec by to dobrze bronili i to jeszcze raz, mamy te trzy punkty.